Good cop, bad cop. Bad cop. Fala krytyki spływa na policjanta po publikacji fałszywych zdjęć Michaela Browna. Policjant z Kansas City, Mark Catron, jest w ogniu krytyki po publikacji tego zdjęcia. Catron zamieścił zdjęcie młodego mężczyzny z pistoletem w ręce, plikiem banknotów w ustach i alkoholem na stole na swoim Facebooku. Napisał: jestem pewien, że Michael Brown jest niewinny i niezrozumiany. Na pewno był ostoją społeczności w Ferguson. Problem w tym, że mężczyzna na zdjęciu to nie Brown. Zdjęcie pokazuje podejrzanego o morderstwo swojej prababki Joda Kane'a. Idiotyczna zagrywka Catrona jest teraz pod lupą Departamentu Policji w Kansas City. Biali policjanci muszą się nauczyć rozróżniać czarnoskórych obywateli.